Cześć, nazywam się Paweł i po wakacjach wracam do Was z mega poważnym tematem. Siła elektrodynamiczna jest to siła, jaka działa na przewodnik, w którym płynie prąd umieszczony w polu magnetycznym. Siłę definiujemy za pomocą wzoru: FL to się równa i, razy B razy wektorowo mnożymy L. Tutaj L, czyli długość przewodu, będziemy sobie traktować jako wektor. Ponieważ jego zorientowanie w przestrzeni względem wektora indukcji B ma ogromne znaczenie dla wartości tej siły. A tą wartość liczymy sobie przy pomocy wzoru FL, to się równa B razy i razy L razy sinus kąta alfa. Poniżej mamy wyjaśnione, co jest czym. FL wartość siły elektrodynamicznej B wartość indukcji i wartość natężenia prądu l długość przewodu, alfa kąt pomiędzy przewodem, w którym płynie prąd. A wektorem indukcji. Teraz zapewne zauważyliście, że tutaj pojawia się coś takiego jak mnożenie wektorowe. Mnożenia wektorowego nie mamy ani w podstawie programowej matematyki rozszerzonej w szkole średniej, ani też nie wprowadza się go na fizyce. I zamiast wykonywania takiego mnożenia wektorowego, mamy reguły lewych i prawych dłoni. W tym wypadku do określenia zwrotu oraz kierunku siły elektrodynamicznej służy nam reguła lewej dłoni właśnie dla przewodnika prostoliniowego, bo z takim mamy tu do czynienia. Ustawiamy lewą i tutaj uwaga, koniecznie lewą dłoń. Jeżeli na sprawdzianie dłonie Wam się mylą, to walimy na całą dłoń lewą duże L, a prawą duże P i wtedy nam się nie pomyli. Ustawiamy lewą dłoń w taki sposób, by wektor indukcji przebijał jej wnętrze, a cztery palce tak by wskazywały kierunek przepływu prądu. Odgięty, czyli tworzący z czterema palcami kąt prosty kciuk, pokaże nam kierunek i zwrot siły elektrodynamicznej. I tutaj mamy dwa przykłady, w jaki sposób można w ramach rozwiązywania zadania obrazować sobie właśnie tutaj tą siłę elektrodynamiczną. Pierwszy sposób to takie zrzutowanie czegoś, co istnieje w trójwymiarze, na kartkę. Korzystamy sobie z reguły lewej dłoni. Ja tutaj po lewej stronie pokazałem, w jaki sposób należy tą lewą dłoń obrócić. Mamy pewną płaszczyznę A, i w tej płaszczyźnie zawarty jest przewodnik, w którym płynie prąd, zgodnie ze zwrotem, który tutaj widzimy. Do tej płaszczyzny prostopadle ustawione są wektory indukcji B. A zatem, jeżeli chcemy narysować siłę elektrodynamiczną na tym rysunku, to musimy wziąć sobie lewą dłoń, ustawić ją wierzchem dłoni do góry w taki sposób, abyśmy widzieli wnętrze dłoni, opuszki palców, ponieważ wektor indukcji tutaj ma trafiać we wnętrze naszej dłoni. Cztery palce ustawiamy tak jak widzimy to tutaj na rysunku, czyli one pokazują kierunek przepływu prądu. Natomiast odgięty kciuk będzie nam pokazywał kierunek i zwrot siły działającej na przewodnik, w którym płynie prąd. A zatem rysujemy sobie naszą siłę. Podpisujemy siła elektrodynamiczna z wektorkiem ale mamy również inny sposób obrazowania tego, czyli takie typowe 2D. Tutaj musimy sobie przypomnieć takie dwa oznaczenia wektorów. Czyli jeżeli na pewnej płaszczyźnie widzimy takie kółeczko, taki okrąg z punktem w środku, to jest to wektor prostopadły do płaszczyzny wychodzący z niej. Natomiast jeżeli widzimy okrąg z x, z krzyżykiem w środku, to jest to wektor prostopadły do płaszczyzny wbijający się w nią. A zatem, my widzimy tutaj pewien przewód, który jest prostopadle ustawiony do wektorów indukcji wychodzących z płaszczyzny, zwróconych do nas. Bierzemy sobie lewą dłoń i ustawiamy ją tak, by cztery palce pokazywały kierunek przepływu prądu. I tym razem będziemy widzieć z perspektywy naszej perspektywy osoby patrzącej na tą kartkę, robiącej to zadanie, będziemy widzieć paznokcie. Będziemy widzieć nie wnętrze, ale wierzch dłoni. I wtedy odgięty pod kątem 90 stopni kciuk pokaże nam kierunek i zwrot siły elektrodynamicznej. A więc tutaj też już możemy rysować sobie tą siłę. I będzie ona wyglądała. Podpisujemy dumnie. FEL. I tutaj, drogi uczniu, dwie rzeczy jeszcze chciałbym powiedzieć. Drogi uczniu, drogi studencie, bo słuchają mnie też studenci. Siły elektrodynamicznej nie możemy pomylić z siłą elektromotoryczną. Siła elektromotoryczna jest to sformułowanie z działu prąd stały, i ona tak naprawdę oznacza między innymi napięcie. Pomiędzy jakimiś dwoma punktami, pomiędzy okładkami akumulatora jakiejś baterii. Natomiast siła elektrodynamiczna jest to siła, która jest wyrażana w newtonach, i nie może tutaj dojść do pomyłki. Druga rzecz, jaką chciałbym tutaj podkreślić, że kiedy rozwiązujesz zadania, to rób sobie koniecznie ładne i duże rysunki. Jeżeli to będzie coś tam na grane yy, gdzieś tam, to twój nauczyciel po pierwsze będzie ci to wypominał, po drugie, jeżeli coś tam mu się nie spodoba, to po prostu wstawi ci jedynkę i tak się skończy twoja przygoda z magnetyzmem. Drodzy widzowie, widzimy się w kolejnych produkcjach. Życzę Wam powodzenia w nowym roku szkolnym. Oczywiście wszystkim studentom życzę powodzenia w nowym roku akademickim. Dzięki i do zobaczenia.